Klimat Ziemi nigdy nie był stabilny. Przez tysiące lat ewoluował naturalnie. Te zmiany były jednak na ogół nieodczuwalne w perspektywie ludzkiego życia. Ale obecne globalne ocieplenie jest wyjątkowe pod względem szybkości i skali. Obecny znaczny wzrost temperatury Ziemi jest bezpośrednim skutkiem emisji gazów cieplarnianych generowanych przez działalność człowieka, taką jak przemysł, transport i rolnictwo. Przyspieszenie zmian klimatycznych rozpoczęło się pod koniec XX wieku i najprawdopodobniej będzie trwało co najmniej do 2050 roku. Każdego roku odczuwamy jego skutki na naszym codziennym życiu. Od dłuższych i bardziej ekstremalnych fal upałów po zmniejszoną pokrywę śnieżną w zimie, zmiany klimatyczne wpływają na różne aspekty naszego życia. Naukowcy opracowują celowane metody i modele, które mogą dostarczać precyzyjnych i zlokalizowanych projekcji dla konkretnych obszarów na całym świecie. Chociaż zmiany klimatyczne są zjawiskiem globalnym, ich wpływ będzie się różnił w poszczególnych regionach. W Europie Południowej prognozuje się silniejsze ocieplenie i susze, podczas gdy północna Europa doświadczy mniejszych opadów śniegu i krótszych okresów mrozu. W południowej Europie przewiduje się gorące i nawet upalne lata, ze wzrostem temperatury o około 1 stopień wyżej niż średnia globalna. Spadek opadów i wzrost parowania przyspieszą proces wysychania gleby. W północnej Europie zimą odczuwalne będą największe skutki ocieplenia. Będzie mniej dni z mrozem na nizinach, a okres pokrywy śnieżnej się skróci. Ocieplenie Arktyki zmieni północną część Europy w punkt zapalny globalnego ocieplenia. Spodziewane są bardziej intensywne i częstsze okresy opadów, co zwiększy ryzyko powodzi w niektórych regionach. W całej Europie poziom opadów będzie kontrastował. Więcej deszczu zimą na północy i mniej latem na południu. Teraz czas na sprawdzenie, jak dobrze zrozumieliście omawiane koncepcje. W naszej aplikacji możesz wprowadzić odpowiedzi na następujące pytania. Czym różni się obecne globalne ocieplenie od naturalnych zmian klimatycznych w przeszłości? Jakie są główne źródła emisji gazów cieplarnianych generowanych przez działalność człowieka? Jakie zmiany klimatyczne przewiduje się dla południowej Europy do 2050 roku?